Zapraszamy na nasz cotygodniowy raport piłkarski, a w nim podsumowujemy kolejny tydzień zimowych przygotowań radomskich drużyn, w tym Radomiaka, Broni, Centrum, Zamunia, Młodzika oraz drugiego zespołu Radomiaka. Oprócz tego dla kibiców piłki nożnej mamy relację z zakończenia halowej ligi Centrum Cup. Zapraszamy! Kolejny tydzień przygotowań do rundy wiosennej drugiej ligi za piłkarzami Radomiaka Radom. Zwieńczeniem treningów zielonych był wyjazdowy sparring z Górnikiem Łęczna, który występuje w pierwszej lidze. Radomiak wygrał test mecz z wyżej notowanym rywalem 3-2, a bramki dla ekipy z Radomia zdobyli Peter Mazan, Jakub Wróbel oraz Bartosz Skowron. Teraz czas na czwartoligową Broń Radom. W miniony weekend podopieczni trenera Artura Kupca rozegrali sparing u siebie z Unią Skierniewice. Unia po rundzie jesiennej jest liderem czwartej ligi w grupie łódzkiej. Ekipa z Prant przegrała sobotni mecz 1-2, a jedyną bramkę dla Broni zdobył Przemysław Nogaj. A tak, kolejny sparing w zimowym okresie przygotowawczym podsumował Artur Kupiec, trener Broni Radom. Przegraliśmy dzisiaj z liderem grupy łódzkiej czwartej ligi, z Unią Skierniewice 2-1. I taka przegrana, bym powiedział, na własne życzenie, bo dwa takie bardzo proste błędy w defensywie i tracimy dwie bramki w 43, w 45 minucie. To dzisiaj nas spotkało i tego szkoda. A szkoda też, że w trzecim sparingu nie strzelamy drugiego karnego. To też jest bolączka i nad tym elementem trudno nie pracować, ale chyba całkowicie inni wykonawcy muszą być, bo to już za dużo jest tych pomyłek. Nie będę wybraniał się w jakiś tam sposób i bronił mojego zespołu, że są po 3 tygodniach ciężkich treningów, bo wszystkie zespoły trenują w tym okresie nad siłą. Natomiast musi być jeszcze większy kolektyw, mniej gadania, a więcej takiej zespołowości, bo w piłkę się gra, to jest gra zespołowa, nie indywidualna, a dzisiaj za dużo było gadania, za dużo było takiej nie gry, bym powiedział, a innego zachowania. Pamiętasz, że jakieś zmiany personalne w tym spotkaniu zaszły, czy bądź pojawią się, bądź zajdą w przyszłym tygodniu? Tutaj każdy dzień coś przynosi nowego, jakieś tam nowe nazwiska pojawiają się, natomiast spokojnie do tego podchodzimy. Też musimy sobie zdawać sprawę, że to jest czwarta liga, jakieś są tam realia, które nie przeskoczymy. Na razie się, mówię, koncentruję się przede wszystkim na tym, co mam i podoba mi się praca na treningach, tutaj nie mam zastrzeżeń, natomiast w tych meczach po prostu jesteśmy troszeczkę całkowicie inni niż na treningach. Kolejny sparring Broń rozegra w środę 14 lutego. Jej rywalem będzie Zamunie Radom. Do nowej rundy Campeon PL Ligi Okręgowej przygotowują się również rezerwy Radomiaka Radom. W weekend podopieczni trenera Macieja Lesisza zmierzyli się z czwartoligową Mszczonowianką Mszczonów i przegrali ten mecz 1-3. Jedyną bramkę dla Zielonych w tym spotkaniu zdobył Szymon Stanisławski. Bardzo trudny przeciwnik. Tak naprawdę my dzisiaj, myślę, że do 70 minuty graliśmy naprawdę bardzo dobrą piłkę. Momentami dominowaliśmy nad przeciwnikiem, ale zrobiliśmy kilka zmian, wpuściliśmy młodych zawodników. Tak naprawdę cały zespół był młody, mieliśmy wsparcie 3 zawodników z pierwszego zespołu. Poza tym dużo młodzieży i naprawdę sobie dawali radę. No, przegraliśmy ostatecznie 3-1, ale nie jest to dla nas żadna tragedia, bo naprawdę na boisku wyglądało to bardzo fajnie. Dużo młodych chłopaków pokazało się dzisiaj po raz kolejny z bardzo dobrej strony. Jak przebiegają dotychczasowe przygotowania pana zespołu? Wszystko jest zgodnie z planem. Cały czas trenujemy. W tym tygodniu również 4 jednostki i kończymy wszystko grą sparingową. Inny przedstawiciel okręgówki, Centrum Radom, rozegrało w ubiegłym tygodniu 2 gry kontrolne.
Pierwszy mecz przeciwko drużynie Orła Wierzbica zakończył się porażką 2-3, a bramki dla centralnych zdobyli Karol Kasprzyk i Kacper Jedynak. Tak czwartkowy mecz podsumował Dariusz Różański, trener Centrum Radom. Trudne warunki, mrozik już troszeczkę trzyma, boisko dosyć śliskie, dobry sparring partner, grający twardo, drużyna wybiegana. Wynik sprawą wiadomo, że drugorzędną, przegraliśmy 2-3, natomiast tego co zawodnicy zostawili na boisku jestem zadowolony, to znaczy pobiegali, powalczyli i trzeba wyciągnąć wnioski z błędów, polepszyć, udoskonalić to co wychodziło dobrze i czekać na ligę. Natomiast w sobotę Centrum wygrało test mecz z Gryfem Policzna 3-2, a gole dla drużyny z Radomia zdobyli Robert Grylak, Łukasz Hebda oraz Mateusz Paliwoda. I pozostajemy jeszcze w okręgówce. Zamójnie Radom u siebie zagrało z Szydłowianką Szydłowiec. Mecz zakończył się porażką gospodarzy 2-4, jednak sam sparring i wynik zeszły na drugi plan. W 82 minucie bez kontaktu z rywalem bardzo poważnej kontuzji kolana nabawił się zawodnik Zamójnia Albert Pietralski. Sędzia widząc co się stało zakończył mecz, a po chwili zostało wezwane pogotowie. Tak całą sytuację skomentował Robert Rogala, trener Zamójnia Radom. Przedwcześnie zakończony kolejny mecz sparingowy pana zespołu z Szydłowianką Szydłowiec. Co się stało? No niestety Albert Pietralski nabawił się kontuzji takiej jak doznał notabene w meczu z Szydłowianką w poprzedniej rundzie. Ma przesuniętą rzepkę, czekamy w tej chwili na kartkę pogotowia, zobaczymy jaka będzie diagnoza. Pamiętacie, jeżeli chodzi o sam mecz, czy jest pan z niego zadowolony, jak przebiegał? Myślę, że jeżeli chodzi o samą grę, to wiele do życzenia nie pozostawia, natomiast błędy jakie popełniamy i tracimy bramki z kontry i na pewno nie tłumaczy nas dzisiaj stan boiska, tak było ślisko, natomiast tak jak mówię, Szydłowianka ograniczyła się do gdzieś tam obrony i wyprowadzała bardzo groźne kontry i przede wszystkim bardzo skuteczne, tak? Czyli 4 bramki z kontry, my odpowiedzieliśmy tylko 2 i wynik pozostaje w tej chwili 4-2 dla Szydłowca. Tradycyjne pytanie, jak sytuacja kadrowa zespołu? Na chwilę obecną trenują z nowych zawodników, tak? To jest Jakub Jastrzębski na bramce, jest Patryk Szubiński z Mogielanki, Mogielnica. Trenuje z nami także Daniel Woźniak z Młodzika. I na tą chwilę chyba jest to wszystko. Miejmy nadzieję, że wszyscy chłopcy będą zdrowi, bo tak jak widać w tej chwili mamy problem z Albertem i myślę, że będzie potrzebna jakaś dłuższa rehabilitacja, więc pewnie z nami nie wystartuje, jeżeli w ogóle będzie mógł grać w tej rundzie. Na pewno jeszcze mamy jednego nowego zawodnika, to jest Damian Heda. Zobaczymy, jak się potoczą sprawy przede wszystkim transferowe. No i tym zespołem prawdopodobnie przystąpimy do rozgrywek. Pamiętaj, że to jest jeszcze kolejny ważny mecz przed Wami w najbliższą środę z Bronią Radą. Myślę, że to też będzie dla Was dobry sprawdzian. Tak, myślę, że po tym ciężkim tygodniu ostatnim, w którym troszeczkę popracowaliśmy, teraz troszeczkę popracujemy na boisku. Natomiast bardzo wymagający przeciwnik, drużyna pretendent do awansu do trzeciej ligi. Myślę, że sprawdzi wartość zespołu. Natomiast będziemy mieli troszeczkę inny obraz gry, bo to nie my będziemy musieli prowadzić grę. Tak na boisku będziemy starali się gdzieś tam zagrać z kontry, tak jak w tej chwili drużyny grają przeciwko nam. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolejny sparring za A-klasowym Młodzikiem Radom. Tym razem podopieczni trenera Łukasza Glisty zmierzyli się z Polonią Iłża. Mecz zakończył się remisem 3-3. A bramki dla Młodzika zdobyli grający trener Łukasz Glista, a także Konrad Pionka i Jacek Ulawski. Myślę, że tutaj wynik jest najmniej ważny na tym etapie. Najważniejsze, że zagrało tak jak dzisiaj praktycznie 2 jedenastki, więc każdy miał 45 minut i mógł pokazać, jaką będzie miał wartość dla drużyny. Najważniejsze, tak jak powiedziałem, wybiegane i też myślę, że istotne jest to, że do przerwy przegrywaliśmy 3-1, ale po zmianach udało się dociągnąć do remisu i jest fajnie. Jak na razie przebiegają przygotowania?
To znaczy spotykamy się dwa razy w tygodniu, teraz doszły mecze sparingowe, cieszy frekwencja, jest ponad 20 chłopaków, którzy systematycznie trenują. Myślę, że im bliżej ligi będziemy się zgrywać w poszczególnych formacjach i chłopcy będą przede wszystkim działać bardziej z automatu, więc na pewno będziemy mniej popełniać błędów prostych, które no, nam się dzisiaj zdarzyły, no, ale to jest taki etap, gdzie to jest jeszcze na poprawę i na skorygowanie. Jakie zmiany kadrowe zaszły w pana zespole? To znaczy, dzisiaj jeszcze nie mogę skorzystać z wszystkich zawodników, bo różne sprawy prywatne, zawodowe zatrzymały kilku jeszcze tutaj zawodników. To znaczy, doszli chłopcy z juniorów, najzdolniejsi, którzy tutaj wspomogli pierwszą drużynę. Jest zawodnik z GKS Stromiec, który zgłosił akces gry w naszej drużynie. No, po powrocie, można powiedzieć, wracają zawodnicy, którzy nie występowali w rundzie jesiennej z różnych powodów. Tak jak powiedziałem, sprawy zawodowe ich zatrzymały i nie mogli pogodzić tego, a teraz im się to udało zrobić, więc myślę, że będą to znaczące wzmocnienia i myślę, że z optymizmem patrzę w przyszłość na rundę wiosenną. Zakończyła się kolejna edycja Ligi Halowej Centrum MJM Boot Cup. W zmaganiach wzięły udział drużyny złożone z piłkarzy, którzy rywalizują m.in. w A-klasie, okręgówce, a nawet w czwartej lidze, jak również z amatorów, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności. Dla wciąż czynnych zawodników Centrum Cup było okazją do podtrzymania dobrej dyspozycji fizycznej w trakcie zimowej przerwy. No idea tego turnieju jest fajna, ponieważ jak jest przerwa po prostu między treningami, tak, to jest jakaś po prostu możliwość, żeby się spotkać i w tą piłkę po prostu pograć w niedzielę. Drużyny są różne, bo są drużyna złożona z zapaśników i jest dużo drużyn, gdzie po prostu my się znamy po prostu z innych drużyn, tak? Więc mówię, fajny pomysł tego turnieju. Zainteresowani tutaj w środowisku i piłkarze, i działacze wiedzą, ten turniej odbywa się co roku dopisuje frekwencja, jest wiele drużyn i ten turniej uważam, że stoi na dość wysokim poziomie. To, że udało nam się wygrać, to brawa dla całego naszego zespołu złożonego z kilku zapaśników, kilku piłkarzy. Głównie charakter nas cechował tutaj i super, że udało nam się wygrać. Ja też myślę, że dobry element przygotowań do nadchodzącej rundy wiosennej dla was, czyli dla zawodników, którzy nadal występują w ligach tutaj w regionie radomskim. No dla każdego ruch to jest coś dobrego i to, że nie chcemy jakoś tam przesiedzieć na kanapie tego okresu takiego przejściowego, to chyba jest dobre. Aktywność fizyczna jak na hali, to naprawdę polecam każdemu, bo dużo sił kosztuje każdy mecz i czasem o zwycięstwie decydują detale, a mecz trwa 20 minut i jest naprawdę ciężko. Chwała nam za to, że udało nam się w każdym meczu wejść na jakieś tam wyżyny swoich nie tylko umiejętności, ale też możliwości fizyczne. Pierwsze miejsce w lidze zdobyli zawodnicy FC Ponalewce, którzy oprócz nagrody finansowej zgarnęli również Puchar Prezydenta Radomia. Sport w mieście to nie tylko ten sport duży zawodowy, ale też sport dzieciaków, ale również sport amatorski. No, radomianie muszą mieć możliwość poduczania się, pokopania piłki. To jest też ważne, dlatego zadaniem miasta jest również wspieranie takich inicjatyw. Z poziomu tegorocznych rozgrywek zadowolony był Marcin Górnik, prezes Centrum Radom, organizator Ligi Halowej. Poziom sportowy jak co roku był zróżnicowany. Wiadomo, że to jest impreza nie tylko dla zawodowców, także dla amatorów. No nie, siłą rzeczy musiała być jakaś różnica w poziomie. Ale tak jak tutaj wspomniałem na zakończeniu, najważniejsze, że na te 90 bodajże 3 mecze to były tylko dwa walkowery, co jest dla nas miłą taką niespodzianką, bo czasem było tak, że drużyny już odpuszczały wcześniej, a teraz było tak, że do końca rywalizacja nawet w tych dolnych rejonach tabeli trwała. Można powiedzieć, że do samego końca ważyły się losy drużyn, zwłaszcza jeżeli mówimy o stopniach na podium. No tak, no telewizja Zebra była świadkiem ostatniego meczu, który zadecydował o miejscach od 2 do 4. No jak widać, było emocji nie zabrakło i drużyny, które tutaj na koniec się zaprezentowały, naprawdę fajną piłkę pokazały publiczności. Rozumiem, że kolejna edycja w przyszłym roku
planowana przez klub. Tak, tak. Mam nadzieję, że spotkamy się na tej samej hali. Tutaj dobrze się współpracuje z dyrekcją Szkoły 24. No cóż, no tylko zapraszać drużyny i grać. I to już wszystko w tym wydaniu raportu piłkarskiego. Do zobaczenia za tydzień.